Czwartek, 20 kwietnia, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Na bolesławieckiej mapie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych są takie, o których się myśli, że istniały zawsze. Takim jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, które bagatela obchodzi dopiero 20-lecie swojego istnienia. Bolesławieckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych to organizacja, która od początku swojego istnienia wyraźnie zaznaczyła swoją obecność wśród bolesławian. Niepełnosprawność to bowiem rzeczywistość bardzo wielu ludzi i ich rodzin, a wzajemne wspomaganie się w niej to wielka pomoc dla wszystkich. Działalność SON-u jest więc powszechnie doceniana i świadczyli o tym goście obchodów 20-lecia jego istnienia. Do współpracy ze stowarzyszeniem od jego powstania nawiązał obecny marszałek województwa. Były momenty tej współpracy, ale ja bardzo cenię sobie też z tego okresu to, że mimo niejednokrotnie mieliśmy różne spojrzenia na pewne sprawy, ale zawsze dochodziliśmy do kompromisu i to jest olbrzymią wartością. A temu wszystkiemu zawsze przyświecało dobra osób niepełnosprawnych i to, o czym mówiła pani prezes, ale i również co widać było na tym filmie, że niepełnosprawność nie jest żadnym wstydem. Niepełnosprawny to jest osoba, która aktywnie uczestniczy w życiu i społecznym, i politycznym, ale i również takim kulturalnym, sportowym. Uroczystość rocznicowa to tylko odświętny błysk stowarzyszenia, które sprawdza się w codziennym działaniu. To jest codzienna praca członków, którzy w dobrze pojętym wolontariacie pomagają sobie nawzajem, ale i innym. Tyle miarą siły społeczności lokalnej jest jej sposób zorganizowania się. Jeżeli mówimy o społeczeństwie obywatelskim, to jest to społeczeństwo, które potrafi w różny sposób się zorganizować, a my jesteśmy zgodnie z zasadą pomocniczości od tego, żeby takie inicjatywy wspierać i wspomagać, dlatego że to są inicjatywy na rzecz naszych mieszkańców. Bolesławiec jest nasycony różnego rodzaju organizacjami, które zresztą ostatnio obchodzą różne jubileusze i to jest siła naszego miasta. Do tego są w części przynajmniej te organizacje, w których pracuje bardzo wiele osób i w przypadku Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych realizuje cele niezwykle ważne z punktu widzenia każdego samorządu. Z tych 20 lat, w których zawiera się historia stowarzyszenia, aż 15 przypadło na prezydenturę Piotra Romana. A to właśnie współpraca z samorządem miejskim była i jest dla SON-u bardzo istotna. Stąd też decyzja stowarzyszenia o przyznaniu prezydentowi specjalnego wyróżnienia. Chcieliśmy wyróżnić pana prezydenta tym razem najwyższym naszym wyróżnieniem, jakim jest przyjaciel seniorów. Przepraszam, to już mamy. Honorowy członek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Czasami wdzięczność trudno ubrać w słowa. Wtedy proste dziękuję zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Dziękujemy za wieloletnią współpracę mającą na celu dobro seniorów i osób niepełnosprawnych naszego miasta. Oficjalne elementy tej rocznicowej uroczystości przeplatały występy artystyczne. W jednym z takich bloków zaprezentowali się tancerze z pracowni Haliny Bałackiej-Kłak z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. A już teraz zapraszam na wydarzenia w skrócie. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca miasta, u którego w mieszkaniu znaleziono 390 porcji marihuany. Mężczyzna przyznał się do złamania prawa. Był już znany policji z wcześniej popełnionych przestępstw. Grozić mu będzie kara więzienia do 3 lat.
Wytyczona 2 lata temu ponad 4-kilometrowa trasa biegowo-rowerowa biegnąca wzdłuż rzeki Bóbr została zmodernizowana. W ramach projektu realizowanego wspólnie z czeską Lipą utwardzono i wyrównano 2 kilometry trasy, zamontowano wiatę, ławki i stojaki rowerowe. Powstała również naturalna, 7-stanowiskowa ścieżka zdrowia. Od piątku będzie można już bez przeszkód korzystać z bobrowej ścieżki. Po 3 pierwszych miesiącach tego roku do budżetów gmin z tytułu udziału w podatku PIT wpłynęło rekordowe 7,3 miliarda złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Z ministerialnego raportu wynika, że po 3 pierwszych miesiącach tego roku dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są o ponad 300 milionów złotych większe niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 24 do 25 kwietnia w parafii przy ulicy Kościelnej w siedzibie Caritas będzie wydawana żywność dla osób objętych pomocą żywnościową. Żywność będzie wydawana w godzinach od 9 do 14. W Jeleniej Górze odbywa się 2-dniowa konferencja prokuratur z Polski, Niemiec i z Czech. Jej tematem są kwestie zwalczania przestępczości specyficznej dla pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Podejmowane więc będą sprawy nielegalnej imigracji, oszustw podatkowych oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni. Młodzież działająca w 2. liceum ogólnokształcącym pod kierunkiem Izabeli Daniel przygotowała kolejną premierę teatralną. Będzie to Zemsta Aleksandra Fredry. Efekt tej pracy będzie można obejrzeć w piątek w Teatrze Starym. Spektakl będzie zaprezentowany dwukrotnie, o godzinie 13 i o 16. Grupa prowadzona przez nauczycielkę wystawiła już wcześniej z dużym powodzeniem 4 przedstawienia. Już niedługo dowiemy się, kto zostanie mistrzem grillowania. Bolesławiecki Ośrodek Kultury zapowiedział majówkę, a na niej Mistrzostwa Bolesławca w grillowaniu. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od tych, dla których ruszt nie ma żadnych tajemnic. Zbliżająca się majówka, w jej ramach zapowiadany na 1 maja piknik europejski, stanie się areną zmagań mistrzów grillowania. A że grillowanie nazywane jest dziś naszym sportem narodowym, emocje podczas pierwszych mistrzostw Bolesławca w grillowaniu mogą być duże. Po raz pierwszy organizujemy Mistrzostwa Bolesławca w grillowaniu, zupełnie bez żadnych ograniczeń wiekowych. No oczywiście osoby dorosłe muszą być w grupie, natomiast młodzież może pomagać. Można startować indywidualnie, grupy do 3 osób. Z takich obostrzeń, no to grill tradycyjny z brykietem, z węglem drzewnym, bez żadnych elektrycznych czy gazowych urządzeń. Kiełbaskę i karkówkę przynosimy ze sobą? Tak, własne materiały, własny grill. I własne pomysły na marynowanie, pieczenie, przypiekanie i przyprawianie. Potrawy mogą być mięsne albo wegetariańskie, żadnych ograniczeń nie ma. Chodzi o taki otwarty konkurs, będzie jury, który będzie oceniało. Startujemy o godzinie 15 i jest 2 godziny na dostarczenie do jury potraw wegetariańskich bądź mięsnych. Na zgłoszenia chętnych organizatorzy czekają do 27 kwietnia w sekretariacie BOKEM-CC. Po wydarzeniach zapraszamy na dłuższą relację z otwarcia wystawy rzeźb, które na przestrzeni wielu lat powstały na międzynarodowych plenerach ceramiczno-rzeźbiarskich w Bolesławcu. Wystawę otwarto niedawno w Wałbrzychu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.